Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku ze Stranded Deep. Kochani, wracamy. Co prawda dzisiaj nie mam zbytnio czasu na nagrywanie, ale może jakoś się wyrobię, jeszcze jakiegoś tak spajka dostałem. Czekaj, gdzie tym się wypuszczało? Tutaj mieliśmy dostęp, dobra, jak w ogóle nasza żywność? Wody mamy bardzo mało, więc napijmy się. Tutaj możemy się w ten sposób napić, dobra. Prawie full. Water still jest na maksa, więc spokojnie. Czy ty, Shiro, przestaniesz w końcu dobrać? Dobra, jak z jedzeniem tutaj imy? No tak znośnie. Myślę, że na razie możemy... Może gdzieś popłynąć. Żeby się nie duzdrzeć zbytnio. Dobra, to była to nasza skrzynka. No to jeszcze mam jedną skrzynkę wyku. Myślę, że tak, to możemy włożyć. Tą skrzynkę... A, nie mamy drugiej skrzynki. Ej, co jest? A rozumiem, że to po prostu jest powrót do tego. Dobra, nieważne. Więcej już włożyć nic nie możemy. Dobra. Wiem, co chciałem wiedzieć. Mniej więcej na jedzeni, na pici. Gdzie jest nasza łódka? Łódka jest tutaj. Czy ja chcę popłynąć na tamtą wyspę? Powiem szczerze, troszeczkę... A, tu była druga skrzynia. No właśnie, tak mi się wydawało, że tu była druga skrzynia. Mamy kompas? Nie mamy kompasu, więc kompas sobie również weźmy. Tutaj wzięlibyśmy wszystko stąd. Zrobili sobie miejsce. Możemy powkładać rzeczy, które nam są niepotrzebne, typu jeden kompas. Kurde. Ej, dobra, to ja wezmę ten kompas, będziemy mieć dwa. A włożymy może jedzonko. Bandaż się przyda, dobra. Tak jak jest w tej chwili. Nie wiem, czy delikatnie za głośno ta pogoda nie jest. Jak jest audio. To nie są efekty. Voice też nie, UI też nie. Kurde. Czekajcie, bo się pogubiłem. No, jeszcze raz. Tak do 40 może zniszmy, o. Dobra, powinno być lepiej. Dobra, jaki kierunek uwzględniamy do naszej podróży? I co, może byśmy popłynęli na tamtą wyspę? Life Raft, proszę. Bo tutaj w sumie, no chyba, że gdzieś tutaj w okolicy jest jeszcze, wiecie co, nie, inaczej. Ja wiem, że jestem maruda. Wiem, że zmieniam plany jak rękawiczki. Chodź, tratwa. Ja jeszcze się obejrzę, czy przypadkiem tutaj w okolicy nie ma nic ciekawego. To jest statek, na którym chyba byliśmy. Ale nie, chyba nic nie ma ciekawego. To jedynie wyspa nam została. Ale tam jest chyba bliższa wyspa. A nie, to jest ta sama. Dobra, czyli tak. Kierujemy się w tej chwili na wschód. Dokładnie na wschód, czyli po prostu potem lecimy na zachód. Dobra, wiem już wszystko. Zgodnia wyspa. No właśnie. Nie da się latać już. Kiedyś się dało latać na tej tratwie. Pierwszej. Pamiętam, jak ludzie sobie robili helikoptery z tej tratwy. Chodź tu. O. No, ej. Dobra. Czyli tak. Na east. Lecimy na east. O, jeszcze ładna pogoda się zrobiła. Bardzo, bardzo fajnie. Nie to chciałem. Pick up pedal. I operate. To jest chyba ta. Tak, to musi być ewidentnie ta wyspa. O nie, kamyczki. Wow, osoby z chorobą morską, współczuję wam.
Mega wam współczuję. W ogóle teraz może będę miał trochę więcej czasu właśnie na nagrywki. Zaprawdę jestem dosyć mocno chory, ale... Będę raczej miał właśnie czas na nagrywki, żeby coś tam sobie ponagrywać. Więc najprawdopodobniej niedługo wleci więcej materiałów ze Stand Deep i z Planet Crafter. Może nawet jakiś VR, o ile mi sił starczy. Jak to wygląda? Do tej się zbliżamy, z tej wyletujemy. Dobra, tam jest wielki kamień. Będę wiedział. Może w okolicy coś znajdziemy. Dałoby się też zrobić normalną tratwę. Tam chyba się da skrzynki stakować. Bo dopóki nie znajdziemy jakiejś większej, naprawdę większej wyspy, to raczej się nie zamierzam osiedlać. Szkoda, że tu nie ma żadnych punktów nawigacyjnych. Chyba, że potem jak się zrobi domek, to te punkty są, ale... Oho, odblokowano osiągnięcie Island Island Hopper. Nie Island, Island. To jest Island. Nie Island. Co my mamy na tej wyspie? Na pewno zostawię sobie tratwę mniej więcej na tym poziomie, w którym będziemy wracać, no bo tam jednak są dwie skrzynki do ogarnięcia. Więc tak, raczej będę sobie stawiał tutaj ten nasz raft tutaj właśnie na plaży. Ej, ale ta wyspa jest chyba fajniejsza. Duży kamyczek, co prawda mniej trochę surowcy, ale... Coś za coś. Na razie nie widzę żadnego rekina. Nie wiem, czy mam je to cieszyć, czy nie. To jest to nasza wyspa, dobra. Kojarzę. Wyciągnijmy ją, to jest w ogóle czteroosobowa tratwa. Staram się namówić ziomka, żeby zagrał ze mną w koopie właśnie w Stranded Deep. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, co jest na tej wyspie? Widzę statek. Creepa, nie krabie. Ej, ja gdzieś kiedyś o nich czytałem. Podobno te kraby potrafią nawet zjeść człowieka, to jest śmieszne. No. Hunting level up. Ile ty możesz otrzymać obrażeń? Ale śreś się rozpadł. Dobra, mięsko jest. Jeszcze można go skinować. Duży krab pewnie na dwa razy jest, co? Tak. A mały? Mały na raz. I też mamy z niego mięsko. Czy to samo? Nie, to jest medium, a to jest small. No już prawie nie mamy miejsca w inventory. Dobra, przejdźmy się tu. O, tu jest jakaś skrzynia, trochę klofa. Co my tu mamy? Latarnia. Blank Scrap Label Maker. O kurczę, dobra. Trochę tych przedmiotów tu jest. Możemy to piknąć. I te kontenery możemy zbierać śmiało. W ogóle ciekawe, czy ten myk zadziała w tej grze. Upuśćmy ją. Pak, pak. Wyłożyliśmy sobie 3 klofa. Puśćmy jedzenie to malutkie. I zobaczymy, czy mogę ją podnieść. I mamy ją we kół. Easy peasy. Fajne, fajne, nie powiem, że nie. Coś tu znajdziemy, czy nic? To jakieś beczki. Jest skrzynka. A w niej. No, zresztą zobaczymy sobie, jak wyskoczymy już. Mniej więcej sobie przepłynę. To jest chyba kolejna skrzynia. Oczywiście zbieramy również. Otwórzmy to. Vehicle engine part. Nic więcej nie ma. Obawiam się tego rekinka. Może sobie odpuści. Tu również wpłynąć możemy. Jest kolejna skrzynia, ale nie możemy jej wziąć. Kurde, ile tu rzeczy.
Dobra, spróbujemy zrobić myk. Bo potrzebuję miejsca. Dobra, wyrzućmy to. Sprawdźmy w ogóle, co w niej jest. Młot, refined hammer. W niej. Benzyna. Bez. Czy kanister, nie benzyna. I to była ta pierwsza skrzynka, którą wydropiliśmy, tak? Ja. Da się więcej klofa. Label maker. Tu gdzieś jeszcze był label maker. Da się zestakować? Da się zestakować. Zarąbiście. Vehicle electric parts. Filter parts. Jest torch. Ale torcha jednego mamy. Więc ja bym go tu włożył. Czy da się skrzynkę do skrzynki włożyć? No nie mówcie. Nie da się. Szkoda. Szkoda. Dobra, ale tak. To włóżmy tu. Grapy też włóżmy tu. Czyli ta skrzynka jest już pełna. Vehicle filter engine. Trudno tu sobie poukładać rzeczy. Dobra, na razie tak. To mi jest niepotrzebne, chociaż kurde. A może będzie potrzebne. Dobra, na razie mamy trzy skrzyneczki. Jeszcze jakieś miejsce tam mamy, więc spoko ludzik. Nurkujemy w dalszą trasę. Naprawdę sporo rzeczy jest. Kolejna skrzynia. Weź tu człowieku, zostaw cokolwiek. O, chyba przesadziłem. Chyba trochę przesadziłem. Nawet nie trochę, a bardzo przesadziłem. Gdzie są co? A, ja mam... Dobra, kurde, przestraszyłem się. Kurka wódka. To było tu. Sobie możemy to pokładać. Starczy, dobra. Zaraz będziemy musieli już wracać stamtąd. Dobra, tu nic nie ma. Tu coś było jeszcze. Nic nie ma, tu nic nie ma. No tu również było przejście. Jak głupi, nie zauważyłem. Dobra, ale tu już nic nie znajdziemy chyba. Coś mi się podświetlało. No, to rybki, dobra, nieważne. Nie no, słuchajcie, obawiliśmy się mocno. Powiedziałbym nawet, że bardzo mocno. Moglibyśmy sobie w ogóle jak z jedzeniem, z wodą jest ciężko. No to nie problem. To nie problem. Bierz ten nożyk. Dobra, czekajcie, teraz będzie do picia, tak? Tak. Rozłupmy go. Jak not enough room. No bo to łupiny chyba zostają. Nie. Nie rozumiem. Nie rozumiem, co tu się stało, ale dobra. W miarę okej z jedzonkiem.
z jednego kosa sobie zjemy. Tylko strasznie się ciemno robi. Dobra, piciu. Jak z ckami dobrze. Dobra, weźmy to. Znów nie możemy tego zjeść. No problem. Staty już mamy dobre, więc fajnie. Jeszcze jednego kosa sobie weźmiemy. Ale to już tylko dla wody tak naprawdę. Już nawet go jeść nie będziemy, więc luzik. Dobra. Statystyki mniej więcej w porządku. Statystyki mniej więcej w porządku. Myślę, że... możemy powoli wracać. To było tam, prawda? Czy tam? Jak to? Ej, co tu się dzieje? Halo, halo, halo. Nie możemy tego wpadać, dobra. Mieliśmy płynąć tam. Nie tam, tylko tu. Przejdę się jeszcze po plaży. Może jakieś planki właśnie poznajduję i tak dalej, bo to się w sumie przyda. Może jakieś sticksy nawet wezmę, a co mi tam? Wood sticks, dobra. Pozbierajmy też trochę tego. W razie czego będziemy wyrzucać. W razie czego będziemy wyrzucać. Driftwood. Dobra, czyli możemy to pewnie rozwalić. Zobaczmy, co z tego leci po prostu. A patyki. Okej. Rozumiem. Chyba to, co słyszałem, to był wąż. Czyli chodzenie tutaj nam się nie zda. Nie to chciałem, ale dobra. Jednak bez latarki to nie jest chodzenie. Gdzieś słyszę węża. To gorsza go nie widzę. To gorsza go nie widzę. Nie, no nie widzę nigdzie tego węża. Gdzie on kurde jest? No halo. O, dzik, 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 dzik. Głupia świnia! Żebyś się utopiła, gnojowo jedna. Nie, latający dzik. No kurde, naprawdę latający dzik? A pierdziele to. Pierdziele to. Jeszcze nie jesteśmy przygotowani na dzika, ani na węża, ewidentnie. Jakiś łuk, strzały by się przydały. Dobra, jesteśmy chyba już na wodzie, że tak powiem. Tak więc... no, chciałem pójść jeszcze trochę pozwiedzać, ale niestety... jeszcze nie mam miejsca w inwentory, świetnie. O, tutaj tego też już nie poskładujemy sobie. Niedobrze. O. Czy ktoś jako czwarty stakuje? Stakowało się, dobra. Na szczęście się zestakowało. Dobra, gdzie są? Tu jest paddle.
Już sobie sprawdzę dokładnie. Mieliśmy na west, tak? Tamtą stronę. Ok. Popan dziku. Pij ci w oko. I nie powiem gdzie jeszcze. Nie powiem gdzie jeszcze. Głupi dzik, no. Głupi, głupi, głupi dzik. Ale mnie zirytował. Chciałem zobaczyć węża. To wąż zobaczył mnie. Myślę, że możemy teraz zrobić sobie tą tratwę. Być może nawet postawić sobie skrzynki na tej tratwie. I dopiero zacząć podróżować, bo ewidentnie tutaj nie uda nam się na tej tratwie pierwotnej, o Jezu, na tej tratwie pierwotnej czegokolwiek postawić. Co prawda jest tu jakiś schowek, ale no te skrzynki no, dosyć są uciążliwe. Co prawda i tak dają sporo, bo jednak możemy je trzymać w ekwipunku i trzymać w nich przedmioty, co jest bardzo śmieszne. Ale jednak no, mamy ograniczony ten ekwipunek. I chyba bierze mnie choroba morska, wiecie? Coś mi bierze na mdłości. Co śmieszne, nie mam choroby morskiej. To śmieszne, nie mam choroby morskiej. No serio, aż mi żołądek boli. Czy jest coś takiego jak... Ocean... Dobra. Damy sobie na 100. W ogóle jest polski, czy nie ma polskiego? Chyba nie ma. O nie, to jeszcze chyba gorzej. To jeszcze chyba gorzej. O, dobra. Jest chyba lepiej trochę. Ewidentnie robiło mi się niedobrze. Kurde, ale widzicie, jaka to jest dziwna fizyka człowieka. Teoretycznie nic się z nami nie dzieje. A jednak ten błędnik w uchu, tak? Błędnik, to chyba to był błędnik w uszach. No strasznie szaleje. I myśli, że mimo iż siedzimy, to się poruszamy. Zresztą tak samo jest z VR-em. Nasze ciało nie odczuwa ruchu, a jednak się porusza. Powoduje mdłości i wymioty. No, to jest śmieszne. W ogóle cierpi na to podobno spora część graczy. Właśnie na tą chorobę, choroba gamerska, to się jakoś tak nazywa. Dobra, zejdźmy. Niestety jestem jednym z tych ludzi, raczej graczy. Gracz to nie człowiek, pamiętajcie. Oczywiście żart i kosmonaucik. Który ma tą przypadłość, no. Dobra. Mamy zrobić sobie Wood Foundation, tak? Wood hook? Do czego jest hook? Container shelf. Wood container. A, musimy najpierw hammer sobie wyprodukować. Potrzebujemy dwa kamienia i jeden lashing. Teraz się okaże, że nie mamy tu kamienia. Zaraz się okaże, że nie mamy tu kamienia, ewidentnie. O, jak ładnie się wystakowały. Dobra, wszystkie skrzynie, wszystkie skrzynie. Refined hammer. Czy my to możemy wziąć i używać tego właśnie jako... czegoś do budowania? Możemy. Wood foundation. Dobra, zróbmy sobie na razie takie tu. Takie cudo. No tylko jeszcze tego kamienia nam brakuje. Jest tu gdzieś kamień. Tam są kamyczki. Dobra, jeden. No inaczej nam quest nie przeleci w sumie do przodu. Craft hammer. Story nie chce. Crafting.
Crude Axe, Crude Hammer. Ej, ale wydawało mi się, że było gdzieś indziej jeszcze z tym hammerem. Ale chyba nie. Czyli musimy zrobić Crude Hammer. Nie. Czekajcie, co było potrzebne? Crude Hammer. Patyk, jeden linę. Linę chyba mieliśmy gdzieś w skrzynce. Zbierzemy. No i tak możemy sobie to zestakować w której skrzynce. Nie tej, w tej. Hop. Tu nie ma, tu nie ma. Leather. To mi się porąbało. Nie, był lashing, dobrze pamiętałem. Jeden patyk. Na naszej łódce były patyki. Na naszej łódce były patyki. Uuu, a jednak nie. Co ja z tym zrobiłem? Dobre pytanie. Oczekuję odpowiedzi. Ej, no byłem święcie przekonany, że te patyki mieliśmy. Najwidoczniej byłem w błędzie. Dobra, ale jest woodlog, więc sobie ogarniemy to. No i mamy patyki. Dobra, Crude Hammer. Mamy. Dobra, uderz w fundament, żeby go zbudować. Dobra, czyli tutorial zakończony. Eksploruj ocean, czy wyspy oceaniczne oraz wraki, żeby zdobyć dodatkowe materiały. Ja mam lepsze. Już jest, już jest. Czyli... Ej, weź go do ręki. Czyli tak. Vehicles. Wood Raft Base. Możemy to zrobić? Możemy. 14 patyków od cholery. Lashing. No to zbieramy. Uczę te palmy. I w następnym odcinku, myślę, będziemy robić sobie kratkę. Kosik jeszcze spadł, fajnie. Tych patyków 14 sztuk, to jednak sporo wymaga. O, dobra, mamy. To była cała palma? Jaja sobie robicie. Mori, mori. No to za dużo nie było tych patyków w tej palmie. A czekajcie, tam mam chyba jedną zniszczoną, prawda? Jak mi się coś kojarzy? My coś tu kiedyś zwalaliśmy, jakąś kłodę. No właśnie. No właśnie, czy mamy coś do picia? Mamy. No i na maksa napici, świetnie. A co było w tej skrzyni? W tej skrzyni był kindling chyba. I trochę liści. Dobra, to się ładnie zestakowało, fajnie. Dobra, moi drodzy, ale widzę, że spokój naszego odcinka powoli dobiega końca. Tych się nie da ścinać, naprawdę. Odcinek nasz dobiega końca niestety, więc będę się z wami powoli żegnał. W następnym odcineczku, wiecie co, ja w ogóle będę chyba wypuszczał co drugi dzień tego Stranded Deepa, bo to jest taka właśnie gra bardziej spokojna.
Zresztą zobaczymy po wyświetleniach. Będą pewnie wchodzić dwa odcinki z Planet Craftera i jeden odcinek z The Stranded Deep. Myślę, że to będzie sam raz. Ale tym razem dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach The Stranded Deep. Trzymajcie się. Hej, hej!